Wjazd na Szędzielnię ma być jeszcze bardziej atrakcyjny. Wszystko za sprawą budowanej właśnie wieży widokowej. W Wapienicy trwa budowa nowego mostu nad potokiem Wapienica w ciągu ulicy Tartacznej. Bielsko-Biała coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców pragnących odpocząć lub poćwiczyć w publicznych parkach i na placach zabaw. Trwa akcja Lato w mieście na sportowo. Dziś propozycja dla spragnionych nowych doznań. Mowa o frisbee i zajęciach odbywających się na stadionie przy ulicy Młyńskiej. Wjazd na Szędzielnię ma być jeszcze bardziej atrakcyjny. Wszystko za sprawą budowanej właśnie wieży widokowej. Kolej gondolowa na Szędzielnię mogłaby przewozić jeszcze więcej osób niż dotychczas. Warunek jest jeden. Prócz góry samej w sobie, turystom trzeba zapewnić dodatkowe atrakcje. Pomysłem na zwiększenie ilości pozytywnych wrażeń jest budowa wieży z platformą widokową. Inwestycję przygotowała i zleciła bielska spółka komunalna Zjad, która w imieniu gminy zarządza koleją gondolową oraz przyległą do niej infrastrukturą. Wieża powstaje tuż obok górnej stacji kolei. Prawda jest taka, że zależało nam na stworzeniu ciekawego architektonicznie projektu, który by się ludziom podobał, który by również ściągał wielu turystów. Wobec tego wieża musi łączyć wiele takich elementów, że z jednej strony zapewnić odpowiednią widoczność, z drugiej strony nie możemy wymagać, żeby ludzie wychodzili na zbyt wysoką wysokość, prawda? A poza tym są wymagania konstrukcyjne, a więc gdybyśmy przekroczyli pewną wysokość, byłyby to odciągi i straciłoby to cały urok. Wieża będzie miała 18 metrów wysokości, do tego dochodzi jeszcze około metrowy podest betonowy. Także robiliśmy też badania dronem, który się na odpowiednią wysokość wznosił i stwierdziliśmy, że ta wysokość 18 metrów będzie najodpowiedniejsza, żeby nasi klienci mogli obejrzeć całą panoramę Tatr, przy sprzyjającej oczywiście pogodzie, Beskidów, Beskidu Żywieckiego, Babie Góry, Pilska oraz panoramę rozciągającą się na północ z Bielska-Białej, czyli samo Bielsko-Białe, Jezioro Goczałkowickie, a nawet Jaworzno, Oświęcim. Także już też mogę Państwa zachęcić i zaprosić w drugiej połowie sierpnia. Znajdźcie Państwo trochę czasu. Zapraszamy na wieżę, na naprawdę coś niesamowitego. W Wapienicy trwa budowa nowego mostu nad potokiem Wapienica w ciągu ulicy Tartacznej. Parking przed wejściem na drogę prowadzącą do zapory w Wapienicy, szczególnie w letnie, pogodne weekendy, bywa zapełniony po brzegi. Warto zatem wiedzieć, że dojazd do niego jest ostatnio utrudniony, bowiem Miejski Zarząd Dróg prowadzi w sąsiedztwie dużą inwestycję polegającą na budowie nowego mostu. Cała inwestycja musiała być realizowana jako pierwszy etap przebudowy całego ciągu komunikacyjnego od parkingu przy ulicy Tartacznej Zapory do ulicy Jaworzańskiej. Ten element, który w tej chwili realizujemy, to jest przebudowa całkowita, właściwie budowa nowego mostu, czyli rozebranie tego, który był w tragicznym stanie technicznym i około 150 metrów odcinka drogi, czyli najazdy od strony parkingu i w kierunku pętli autobusowej nowo zbudowanej. A niezależnie od tego my w tej chwili uruchamiamy przetarg na zadanie trzyletnie, czyli realizacja etapami tego odcinka, o którym mówię, czyli od mostu w kierunku ulicy Jaworzańskiej. Most mamy w programie w układzie 3-miesięcznym, łącznie z tym układem najazdowym i oddajemy do ruchu. Na razie jest układ taki, że harmonogram jest zrealizowany, nie ma żadnych opóźnień. Na koniec miesiąca wylewamy płytę żelbetową na obiekcie. Belki są ustawione i przygotowujemy się do walenia płyty, czyli na koniec lipca będziemy mieć płytę, potem izolację i wszystkie roboty inne towarzyszące. W zakres tego zadania jeszcze wchodzi regulacja kawałka potoku Wapieniczanka i przebudowa infrastruktury drogowej. Dojazd do parkingu jest możliwy od strony ulic Dębowiec lub Smoczej. Kierowcy zdążający tu z centrum Wapienicy samochód będą musieli zaparkować w dozwolonych miejscach jeszcze zanim dojadą do potoku, a rzekę pokonają przechodząc przez wybudowaną tu na czas inwestycji kładkę dla pieszych. Bielsko-Biała coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców pragnących odpocząć lub poćwiczyć w publicznych parkach i na placach zabaw.
Miasto tylko w tym roku doposażyło w nowoczesny sprzęt 8 gminnych placów zabaw. W sumie w mieście mieliśmy 20 tego typu obiektów. Do końca roku przybędą jeszcze 3 nowe. W tej liczbie doposażeń jest ich sporo. W co się doposaża? Bo każdy sobie wyobraża plac zabaw jako miejsce, gdzie jest jakaś huśtawka, gdzie jest jakaś drabinka, tak? Ale technologia budowy takich placów się mocno zmienia chyba, prawda? No przede wszystkim jedna sprawa, która jest bardzo ważna, istotna dla bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia, które są budowane na placu zabaw, posiadają nawierzchnie bezpieczne. W zależności od tego urządzenia są różnego rodzaju te nawierzchnie bezpieczne. W tej chwili stosujemy taką nawierzchnię bardzo uważam przyjazną. Jest to mata przerostowa, gdzie pod tą matą jest mata z nasionami trawy i po krótkim czasie ta trawa przerasta przez tą matę i na tym placu jest przyjaźnie, bo raz, że jest bezpiecznie ze względu na to, że ta mata jest gumowa, a trawa jest naturalna, prawda, i to jest jedna rzecz. Druga sprawa doposażenia między innymi placów zabaw to jest ogrodzenie tych placów. Mimo wszystko to jest bardzo ważne z uwagi na to, że małe dzieci, żeby były chronione przede wszystkim przed tym, że jak mama tam się rozmawia z koleżanką, żeby dziecko gdzieś nie uciekło, a tylko pilnuje bramek, prawda, w tym miejscu. Oczywiście również doposażamy w urządzenia typu huśtawki, które mają największe powodzenie, piaskownice również dla tych najmniejszych dzieci, jak i różnego rodzaju elementy, czy to takie sprawnościowe, czy takie domki, na których jest zjeżdżalne jakieś sodki, jakaś drabinka. Też dzieci bardzo lubią po tym okresie czasu doświadczenia różnego rodzaju piramidy linowe, po których się spinają. Akcja Lato w mieście na Sportowo. Dziś propozycja dla spragnionych nowych doznań. Mowa o frisbee i zajęciach odbywających się na stadionie przy ulicy Młyńskiej. Warsztaty frisbee na popularnej górce odbywają się zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Amatorzy latających dysków spotykają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18 i trenują przez 2 godziny. Zajęcia prowadzą prawdziwi znawcy, bowiem wśród członków amatorskiego klubu sportowego Tu Obvious, odpowiedzialnego za warsztaty, jest szkoleniowiec oraz zawodnicy polskiej kadry narodowej we frisbee. Frisbee, dyscyplina jeszcze nie bardzo popularna, chociaż wszyscy ją widzieli i wszyscy mniej więcej wiedzą, o co w niej chodzi. W Bielsku-Białej od co najmniej roku chyba mocno propagowana, już na hali sportowej pod Dębowcem turniej. Teraz przez wakacje zajęcia dla... Dla dzieciaków, dla dorosłych, dla praktycznie dla wszystkich. Kto tylko ma ochotę, zapraszamy go na treningi. Prowadzimy też zajęcia dla juniorów. Dzisiaj we wtorki, jeżeli się udaje, to zbieramy od 17 dzieciaki i już trenujemy od 10 do 18 lat, a od 18 zaczynamy trening dla starszej grupy. Jaka jest struktura, że tak powiem, klubowa, turniejowa w Bielsku-Białej? Jak to wygląda? Więc zaczęło się to w 2011 roku już, więc trochę to już trwa. Wróciliśmy z kolegą po studiach, ja z Krakowa, on z Poznania, gdzie graliśmy w swoich drużynach i doszliśmy do wniosku, że sobie tutaj też założymy drużynę, którą nazwaliśmy Tu Obvious. Długa historia dlaczego, ale tu jak dwa, jak Bielsko-Biała, to też coś tam się łączy. Normalnie mamy założone stowarzyszenie, klub sportowy Tu Obvious, prezes, wiceprezes, ja jestem właśnie prezesem klubu i reszta są zawodnicy i członkowie klubu, którzy właśnie tutaj grają i wszystkich zachęcamy do wstąpienia i uczestniczenia w zajęciach. Jak w wakacje to wygląda? Sami klubowicze, czy też zdarzają się rodzynki, nowy na rybek? Oczywiście zdarzają się, coraz więcej nowych ludzi przychodzi i jak tylko poczuję atmosferę, to zostaje tutaj na treningach i szczególnie warto pojechać na turniej, bo wtedy się naprawdę widzi, o co w tym wszystkim chodzi, jak wspaniała jest atmosfera, bo jak niektórzy wiedzą albo nie, sport jest oparty tylko i wyłącznie na zasadach fair play, nie mamy tutaj sędziów, więc sami sobie decydujemy o tym, czy był faul, czy go nie było i wszystkie spory rozwiązujemy na boisku między sobą.